jaki z włoskim drużyny ty jest? No i właśnie po to tu jesteście, żeby zaraz to wszystko tutaj skorygować, sprawdzić i wytknąć komu trzeba, ale to już nie dziewczyny, komu trzeba wytknąć. Co jeszcze o Magdzie? Ubiegły sezon zawodniczka spędziła w Atomie Sopot. Zgadza się. I z Atomem Sopot wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Polski. Oczywiście bardzo niezwykle doświadczona przodkarka. I warto dodać, i to jest chyba myślę bardzo istotna informacja, że jesteś byłą asystentką trenera reprezentacji Polski kobiet Marto Donik. No tak, ale to nie jest mój największy. Jaki uznajesz, co ty uznajesz za swój największy sukces? Bo to niekoniecznie musi być naprawdę, każdy to tak osobiście odbiera, że czasami wcale nie to, że się wywalczyło na przykład Mistrzostwo Świata jest dla kogoś największym sukcesem. Jak ty, Marta, oceniasz swój największy sukces? Co dla ciebie jest tym sukcesem? Oprócz wspomnianej asystentury pana Moniki, to była tylko przygoda, można powiedzieć, reprezentacja wojskowy trener, natomiast myślę, że bardzo szkoda Europy i wyróżnienie za jedną rozgrywającą rolę, to są dla mnie najważniejsze sukcesy. No wyróżnienie największa, najlepsza rozgrywająca mistrzostw Europy, tak? To ja przypuszczam, że powinno być tutaj w ogóle jako pierwsza pozycja, tak sądzę, w tym twoim dossier, bo jest to rzeczywiście ogromne... No właśnie. Bo to tak jakby piłkarzowi, który nie wiem, był na przykład królem strzelców na Mistrzostwach Świata, najpierw napisali, że on jest w tej chwili pomocnikiem prawym, prawda? No ale tak to rzeczy nie jest. Ale fajnie dlatego, że jesteście, że od razu wiemy, co dla was jest najważniejsze. Ja tak będę tam odchodził, tutaj wracał, ale teraz jeszcze Dorotka. Dorota Szczurka tu jest, tak, już pamiętam. Dorota Szczurka i zaraz będziemy korygować wszystkie informacje z dosyć na twój temat. Kolejna nowa zarobniczka ze sportu, tak? Dobrą górniczkę. To się okaże, mówi Dorota. W karierze siatkarskiej reprezentowałaś Muszyniankę Muszyna, Dalin Myślenicę, Centrum Skal Bydgoszcz, ostatnio Mielecka Stal. Na razie wszystko się zgadza? Nic nie powiem. Świetnie. Dorota może poszczycić się złotym medalem zdobytym z reprezentacją Polski B na Uniwersjadzie w 2007 roku w Bangkoku. Zgadza się? Twoim zdaniem, twój największy sukces, któryś z tych, czy jest jeszcze jakiś inny, wiecie dziewczyny, to nie musi dotyczyć w ogóle statków. Możecie na przykład mówić, że największy sukces to fantastyczny mąż, to nie wiem, dom na Majorce, nie wiem. Powiedz Dorota, co dla ciebie jest tym życiowym, zawodowym, a może nie zawodowym największym sukcesem? Tam masz dzisiaj, ale lepiej będzie mieć. Czyli jesteś w drodze. Szatkarka w drodze. Siuska. Kasia, gdzie jest Kasia? Kasia zdjęcia robi. Kasia jest, wszystkie dziewczyny są rozpytowane. No, szatkarki są po prostu przepiękne, urodziłe kobiety. Prawda, panowie? Tak jest. Ktoś ma jakieś zastrzeżenia? Nie ma. No, tak przypuszczałem, że tutaj co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Kasieńca. Nowy nabytek Taurona UKS. Nowy nabytek, czyli od kiedy jesteś dokładnie? Od sierpnia. Ty jesteś świeżynka rzeczywiście, absolutna. 20 parę dni dopiero w zespole. Wcześniej z Krabem Hatów, Stal Mielec i Organika Łódź. Razem z Organiką biłkowałaś w rozgrywkach Pucharu Polski i zostałaś uznana za najlepszą atakującą tej imprezy, tak? Tak. Wszystko się na razie zgadza. W 2006 powołana do kadry narodowej przez Andrzeja Mielczyka, czyli była reprezentantką. Tak, bo można być powołanym i w ogóle nie zagrać, prawda? Tak jak teraz powołuje wszystkich na A, B i C ten wolny. Czyli przede wszystkim bardzo dobrze, że Magda tutaj od razu wszystko koryguje i zwraca uwagę na to, co ważne. Bo to prawda, że to nie tylko byłaś powołana, ale reprezentantka Polski, po prostu. Reprezentantka Polski, kadry narodowej.
powołana przez Andrzeja Mieczyka i 3 lata później otrzymała różne powołania Jerzego Matlaka, czyli reprezentacji, po prostu. Twój największy sukces, swoim zdaniem? Myślę, że to jest Na razie tyle. Medal na uniwersytecie, który zdobyłeś parę lat temu. Dzięki wielkie. Moi drodzy, teraz rozmawiam z Frauke Dirks. Okej. Rozmawiam z Frauke Dirks. Na początek przeczytam tłumacz od razu Frauke, co tutaj oni powypisywali. Mów, że będziesz tłumaczył to, co na jej temat powypisywali. Napisano mi tutaj o tobie, że jesteś doświadczoną reprezentantką Belgii. Czy to się zgadza? Tak jest. Ale bardzo proszę o dokładne tłumaczenie, bo ja wszystko rozumiem, ale zgodę z wysławianiem się, proszę tutaj po mnie powtarzać słowo. Jesteś doskonale znana na europejskich bankietach, a wszystko za sprawą występów w takich klubach jak Vicenza Volley, Metal Galati i Fenerbahce Stambuł, tak? Masz na swoim koncie liczne sukcesy, przede wszystkim zdobycie pucharu CFV w 2001 roku. Masz na swoim koncie również sięgnięcie po mistrzostwo Hiszpanii. I mistrzostwo Rumunii oraz Turcji. Powiedz mi, bo to jest takie bardzo krótkie dosie na twój temat. Natomiast ja chciałem cię zapytać o to, co ty uznajesz za swój największy osobisty sukces w dotychczasowej karierze. Zatem Frauke mówi, że już w ogóle gra startowanie w tak prestiżowych mistrzostwach i gra w tak dobrym towarzystwie jest naprawdę wielkim sukcesem. Bardzo standardowe pytanie do wszystkich zawodników spoza Polski, którzy pojawiają się u nas w kraju. Jak czujesz się w Polsce podcastu? Really warm. I didn't expect it to be so warm. Zrozumiałem, że jest trochę za gorąco. Jest tak, w Polsce jest tak ciepło, ale to tylko od kilku dni. To dopiero od kilku dni jest tak ciepło. Generalnie w Polsce jest 8 miesięcy zimy i czasami 4 miesiące. Co cię ściągnęło tutaj? Co cię przyciągnęło właśnie do Tauronu RKS Dąbrowa Górnicza? Prawda odpowiada, że ma nadzieję po prostu tutaj zdobywać kolejne puchary i odnosić kolejne wielkie sukcesy siatkarskie. Thank you very much, Prawkę. Życzymy oczywiście jak największych sukcesów. Kto nam został?
Czyli Kasia Urban jest. Kasia Urban, mam tak strasznie mało informacji na ten temat, że to jest po prostu aż przerażające. To był kolega pisał, tak? Nie. Ale to wie się odrywa. Komuś musi, ten zawsze jest po tej stronie. Kasia Urban, nie jest zdradzany w wieku oczywiście, jak zwykle 18-letnia siatkarka, która postanowiła zamienić piasek na bank w hali, czyli wcześniej była to siatkówka plażowa, rozumiem. No widzisz, to my tutaj taką mamy namiastkę, oczywiście jest to namiastka, bo tak naprawdę gramy według zasad kalowych, ale gramy na piasku. Z tego czasu występowała na pozycji środkowej w prażówce specjalna szkolająca, a od nadchodzącego sezonu będzie przyjmującą do polskiej ekipy. Wszystko to się zgadza, rozumiem. Natomiast nie ma tutaj ani słowa o twoich dotychczasowych sukcesach, a takie na pewno były. Bardzo cię proszę, powiedz coś o tym, bo tyle co wiem, co mi tutaj dopisano. Multimedalistka na piaskach w kraju. Tu koledzy odpowiadają, że nie wiadomo, czy wystarczy czasu na to, żeby o wszystkich sukcesach opowiedzieć. Czyli rzeczywiście troszkę się tego już nazbierało. A co cię skłoniło w tej chwili do tego, żeby przejść jednak na halę? Na piasku jest dużo przyjemniej. Można grać na busach, piasek pod nogami, prawda? Morze, bryza. Nagle wchodzisz na halę, gdzie no, warunki są jednak zupełnie inne. Zasady też są zupełnie inne, bo tutaj troszkę inaczej się jednak gra w siatkówkę. Czemu taka zmiana? Jeszcze pytanie, które zadaję wszystkim zawodniczkom. Twój jeden jakiś osobisty sukces, który uznajesz rzeczywiście do tej pory za największe osiągnięcie albo największą motywację do tego, żeby kontynuować to, co robić, żeby dalej grać w siatkówkę, żeby starać się szukać, a widać, że szukasz, ponieważ teraz zdecydowałeś się nagle na pani, żeby szukać jakby nowych dróg do zdobywania kolejnych sukcesów, rozumiem, bo przede wszystkim o to chodzi. Czy jest jakiś taki moment, taki jeden, coś jednego, co uznajesz za właśnie taki moment przełomowy albo taką dużą motywację do pójścia po właśnie prawie? Dziękuję wam dziewczyny bardzo. Przypominam, zawodniczki Tauron MKS, Dobra Magdalnicza są tutaj z nami. Dzisiaj siatkarki, wspaniałe dziewczyny, cały czas filmowane, cały czas fotografowane. Przypominam, można podchodzić, drodzy państwo, prosić o autografy, rozmawiać, nie wstydzić się. Dziewczyny piękne, no i oczywiście naprawdę otwarte na to, żeby z państwem się dzisiaj spotkać. Jest to jedyna okazja, bo przypuszczam, że w nadchodzącym sezonie druga taka okazja się nie zdarzy. Superstar.
sister, can I get it down? I can hire your sister and your mom's getting down. Check it out, my work time away from blast. Spin around, set them clowns, better reckon now. Then we're letting out like Bonnie, Sonic, boom. Then I always can rely on with mom and you. From July to June, conjuring the money tunes. You know how old now, America, and all can do. We attack, though we know you ain't got the bomb. Like you were saying, yeah, we knew it all from the start. What you would say, that very same blase law. That you would say, now I got an advice for frauds that you should take. Okay. That fake image kid, best to leave at home. Shouldn't talk about things you don't even know. Cause the only right way, it'll be your home. So relax, be yourself, that you're feeling flow. Can I get a side? Can I heat it up? Can I set this on fire? Can y'all get it moving? Can y'all keep it alive? If y'all feeling it, then throw your fist up high. Can I get it all? Can I get a tech? Cause when I get it, my just walk, y'all hit the deck. Can I get a big up and a buck buck? And if you're holding up the wall, get the fuck up. With the sickles that I'm seized with the raw sand. We be getting on down, hitting your tank. Can I get a L? Though we get blazed up, you know that shit tastes well. Better check the bolts, your sneakers are laced well. Cause tonight we track, run and can't break yourself. All in all, have a ball, drink and catch yourself. Waterball, have a brawl, time for race in hell. Wild out in your room till you break a shell. Wild out with your boys till the ladies shell. Can I get a super? Can I get a side? Can I heat it up? Sure. Can I get a clenched fist up in the air? Can I get into this with my peeps here? Can I make you get up and just trash the place? Blow it up, go nothing like you masturbate. Pull it out, cock it back and just blast away. Stop looking so down, nobody passed away. Now I wanna see y'all get down or right. Get loose, get live, don't frown or fight. Whether y'all straight sober or boozing high. Drinking brews or booze with juice tonight. Gotta do this right, pay your dues in life. But I don't even care who's the truest type. If it's looping tight, we gotta loop for Mike. Super scientific, who be the crew for life? Can I get a side? Can I heat it up? Can I set this on fire? Zapraszam dziewczyny do nas. Gorące brawa. Dziewczyny są już zmęczone, moi drodzy, bo są z nami tutaj już od kilku godzin. Oczywiście, a były jeszcze oblężone przez państwa fotografie, autografy. Moi drodzy, takie wyróżnienie spotkało nową zawodniczkę Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Frauke Dirix będzie dekorować wszystkich dzisiejszych zwycięzców. No i oczywiście rozpoczynamy od drużyny, która zajęła trzecie miejsce. Na początek zapraszam do nas kapitana drużyny For Fun. Gorące brawa, For Fun. Trzecie miejsce w turnieju. Gratuluję. Bardzo proszę. Frauke, please. Dla kapitana drużyny szalik, no i oczywiście
To medal dla kapitana drużyny. Reszta drużyny for fun. Do nas, szybciutko. Gdzie jesteście? Zapraszamy, proszę bardzo, przed kapitana na trzecią pozycję. Dla was również rzeczywiście medale i cały komplet nagród. Gratulujemy serdecznie. Only medals. Tym razem, tak jest. Moi drodzy, medale. No i to właśnie jest jeszcze raz gorące brawa dla całej drużyny. Trzecia drużyna dzisiejszego turnieju for fun. Drugie miejsce, srebro i nagrody ufundowane przez Centrum Handlowe Pogoria oraz Tauron MKS Dąbrowa Górnicza zdobywa Krakozja. Kapitan Krakozji do nas. Gorące brawa. Proszę bardzo. Gratuluję serdecznie. Dla kapitana szalik, medal i oczywiście nagrody dla całej drużyny. I zapraszamy pozostałą część drużyny Krakozji. Proszę bardzo. Stańcie sobie przed waszym kapitanem. Brawa, moi drodzy, brawa. Walczyli dzielnie do samego końca. Walczyli dzielnie i wspaniale. Ale moi drodzy, nikt, absolutnie nikt nie był w stanie dzisiaj odebrać zwycięstwa. Jakże adekwatna nazwa. Profesorom! Od nich można się uczyć, jak gra się w siatkówkę. Kapitan profesorów i drużyna profesorów do nas szybciutko. Najpierw kapitana, prosimy bardzo. Zajmujesz zaszczytne pierwsze miejsce na podium. Da radę. Na podium zawsze da radę się wdrapać. Wielkie, wielkie gratulacje. Bardzo proszę o dekorację. Moi drodzy, to jeszcze tylko odczytam puchar. Pierwsze miejsce w rodzinnym turnieju piłki plażowej o puchar siatkarek Tauron MKS Pogoria Cup 2011. Bardzo proszę o wręczenie pucharu kapitanowi drużyny. Teraz oczywiście szaliczek. Szaliczek, nagrody i medale. Moi drodzy, drużyna zwycięska zdobywa nagrody o wartości 1200 zł, ufundowane przez Centrum Handlowe Pogoria w Dąbrowie Górniczej i cały zestaw nagród ufundowanych przez Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Nie będziemy wymieniać tego wszystkiego, co tam się znajduje, ale z całą pewnością między innymi wszyscy ci ludzie, którzy tutaj stoją na podium i pod podium, otrzymują karnety na cały nadchodzący sezon na spotkania Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Jeszcze raz wielkie brawa dla drużyny zwycięskiej. No i jeszcze piłeczki dla każdego, oczywiście piłka z autografami siatkarek Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Teraz chwila dla fotoreporterów. Brawa dla wszystkich naszych zwycięzców.